pewien mój znajomy poznał księżniczkę, no może prawie księżniczkę. W każdym razie on jest przekonany, że to jest księżniczka. I zadał mi pytanie, ty Setman, powiedz mi, jak rozkochać w sobie księżniczkę. Bo jak prostą rozkochać, taką ze wsi, to ja wiem, kupuje się czerwone korale, chustkę i się obiecuje, że jak będzie grzeczna, to będzie coś między nami. Uważam, że w bardzo podobny sposób może działać na księżniczki, tylko że korale i chusta to za mało. Mówię, no dobra, ja wiem, że korale i chusta to za mało, to co, ja mam kupić futro i samochód? Ja mówię, jeżeli chcesz zdobyć, to możliwe, że tak. A jeżeli chcesz rozkochać w sobie księżniczkę, to masz wpierw przekonać ją, że ty jesteś jak książę z bajki. Dajmy na to jak taki Robin Hood. Czyli, że ty jesteś facetem, który posiada ogromne serce. No, żebyś nie mylił z czymś innym. No, i ten Robin Hood to jest człowiek serdeczny, to jest człowiek życzliwy, to jest człowiek, który potrafi skopać po jajach bogatych i złośliwych i wstrętnych, ograbić bogatych i oddać biednym. To znaczy on gładzi po główce te sieroty i wdowy i im przynosi pieniążki, im daje to, co ma najlepsze, natomiast jak koniecznie chce kogoś skopać po jajach, to są ci sadyści lub SL. No. I jeżeli chcesz, aby twoja księżniczka lub kandydatka na twoją księżniczkę popatrzyła na ciebie jak na księcia z bajki, to masz jej zachować jak książę z bajki, jak rycerz. Masz jej pokazać, że ty masz dobre serce, że ty nie wykorzystujesz biednych, nie wykorzystujesz tych bezsilnych, bezradnych, tylko wprost przeciwnie, że wykorzystujesz tych bogatych, silnych i głupich. A dajesz to, co najlepsze tym innym, czyli tym słabym. I wtedy taka kandydatka na księżniczkę popatrzy na ciebie z całym szacunkiem, z którego może się obudzić zachwyt, podziw w stosunku do ciebie, jeżeli to będzie jeszcze poparte twoim uśmiechem, twoim życzliwym zachowaniem, w stosunku do niej też. I ten mój rozmówca powiedział, wiesz co, to mnie się do tej pory wydawało, że jest właśnie odwrotnie, że należy wykorzystywać tych, którzy się łatwo wykorzystują. I teraz ja rozumiem, dlaczego te kobiety wcale tak za mną nie szalały.